Już dużo wiemy o Judaszu, to znaczy wiemy, że tak naprawdę to, co wiemy, to jest wynik bardzo świadomej manipulacji 2000 lat historii chrześcijaństwa, zwłaszcza takich przekazów pozasłownych, obrazów w dzisiejszym świecie filmów, które narzuciły zbiorowej wyobraźni obraz bardzo negatywnego ucznia, który stał się synonimem wręcz Żyda. I bez przesady można powiedzieć, że o wiele więcej chrześcijanie wiedzą o Judaszu, mimo że tak mało o nim wiemy, niż o wielu pozytywnych postaciach, również Żydach z Nowego Testamentu. Dlatego nasze kolejne spotkanie zatytułowałem Oswajanie Judasza. To znaczy, nie możemy pomijać faktu, że o Judaszu, o którym historycznie właściwie nic nie wiemy, jednocześnie tak wiele nasze uczucia nam mówią. I dlatego musimy podjąć bardzo świadomą pracę dekonstrukcji tego obrazu, a raczej tego mitu. I do tego najlepsze są oczywiście książki. Ja jeszcze należę do tego pokolenia, które nie tyle ogląda filmy czy obrazy, ale przede wszystkim czyta. Ale to oczywiście nie jest jedyna nasza droga do dekonstrukcji tego, co otrzymaliśmy w procesie socjalizacji religijnej, ale jest to na pewno droga ciekawa i interesująca, warto ją podjąć. I kilka słów powiem właśnie o tej książce Petera Stanforda, Judasz, biografia kulturowa. Jest to o tyle ciekawe, że autor nie jest teologiem, nie jest człowiekiem, który żyje z historii, wykłada historię, jest dziennikarzem, ale jest dziennikarzem, można powiedzieć, śledczym. Chce zrozumieć, dlaczego pewne rzeczy tak mocno w nas siedzą. I nazwał, przynajmniej polski tłumacz, książkę Petera Stanforda nazwał biografią kulturową. Bo rzeczywiście to nie jest biografia w sensie historii dzieła i twórczości, jak często o pisarzach wiemy, czy w ogóle jakaś przygodowa historia, tylko jest to tak naprawdę historia 2000 lat kultury opartej na pewnej fikcji, fikcji bardzo niebezpiecznej, która wpłynęła na postawy uczniów Jezusa, właśnie tych, którzy się nazywają chrześcijanami, katolikami, protestantami, ortodoksyjnymi chrześcijanami czy prawosławnymi, a więc mamy całą gamę ludzi, którzy wyznają Jezusa jako swojego Zbawiciela, a jednocześnie jak cień za tym Jezusem ciągnie się właśnie Judasz, ten, który tutaj znowu mamy ten feralny pocałunek. I ta książka, jak zresztą wiele innych książek, wskazuje na to, że tak naprawdę w tej postaci Judasza mamy do czynienia z bardzo radykalną rozprawą jednej religii przeciwko drugiej, o czym już mówiliśmy wcześniej. Ale tutaj chodzi o to, że ta rozprawa została rozpisana na setki traktatów przeciwko Żydom, przeciwko tym, którzy nie zobaczyli światła, jakie przyniósł Jezus ze sobą. Czyli krótko mówiąc, mamy do czynienia z bardzo intensywną pracą wyobraźni znowu, ale już przełożoną na teksty, na traktaty teologiczne. I ciągle ten Judasz jest tą siłą napędową właśnie, żeby tego obcego stygmatyzować, naznaczyć, ewentualnie nawrócić, a jak się nie da, to go zamknąć w getcie. I niektórzy mówią, że właśnie ta nauka chrześcijańska o Judaszu, która stała się tak naprawdę nauką o Żydach, doprowadziła do straszliwych nadużyć, które znamy z historii, pogromów i w końcu do Holokaustu. I to nie jest, proszę sobie wyobrazić, żadne nadużycie interpretacyjne. Po prostu bez długiej, trwającej prawie 2000 lat historii, którą można nazwać nauczaniem pogardy,
naziści, hitlerowcy, którzy rzeczywiście dokonali fizycznego wyniszczenia narodu żydowskiego w Europie, właśnie odwołali się do tego mitu Judasza jako zdrajcy, jako niewiernego ucznia. I ta książka głównie mówi o kulturze, o tekstach, owszem, teologicznych, literaturze, ale mamy jeszcze jedną książkę, którą bardzo polecam. Jest to książka, która została również wydana po polsku kilka lat temu. Tym razem jest to dzieło teologa, egzegety amerykańskiego, Johna Dominika Crossana, który napisał bardzo wiele książek, ale ta, Kto zabił Jezusa, jest najważniejszą książką w tym sensie, że on właśnie jako egzegeta, czyli jako ekspert od tekstów Nowego Testamentu, pokazuje, że już od początku, właśnie w tym świętym tekście, w Ewangeliach, w narracjach mówiących o zabiciu Jezusa, że tam już jest skonstruowana manipulacja faktami, manipulacja emocjami ludzi i tak naprawdę historycznie nie da się obronić tego przeświadczenia, jakie nieprzygotowany historycznie czytelnik odbiera, że to Judasz doprowadził do śmierci Jezusa, że to Żydzi krzycząc ukrzyżuj go są odpowiedzialni za śmierć Jezusa. To wszystko jest częścią literatury polemicznej wewnątrz chrześcijańskiej, która jakby wybielając się wobec Rzymian jednocześnie wskazuje, że tak naprawdę tymi odpowiedzialnymi za wszelkie kłopoty, z jakimi Rzymianie się w Palestynie, czy potem w ogóle w Imperium Rzymskim stykają, to nie są odpowiedzialni, broń Boże, chrześcijanie, wierni uczniowie Jezusa, ale właśnie Żydzi. I to jest o tyle interesujące, że ta konstrukcja, taka właśnie na użytek polemiki między uczniami Jezusa, a tymi Żydami, bo pierwsi uczniowie to też byli Żydzi, którzy nie uznali Jezusa za Mesjasza, że ona stała się taką przypowieścią obowiązującą do dzisiaj. I Crossan, który wielokrotnie na ten temat zabierał głos, który jest cytowany, który wpłynął na wielu badaczy, domaga się rewizji tego podstawowego dogmatu, który organizuje wyobraźnię chrześcijan, że nie Żydzi zabili Jezusa, ale był to wyrok Poncjusza Piłata, więc rzymskiego urzędnika. Więc on domaga się jakby rewizji historycznej i mówi, no zobaczcie, jak było tak naprawdę. Przecież wtedy, gdy Jezus zginął, to była normalna śmierć, jaką Rzymianie gotowali wszystkim buntownikom. Dziesiątki tysięcy ludzi było tak krzyżowanych, bo to była forma odstraszania po prostu, czy zastraszania podbitych narodów. A chrześcijanie zrobili tego symbol właśnie przemocy Żydów wobec Jezusa. Proszę zauważyć, jak bardzo w tym wypadku figura Judasza, właśnie tego zdrajcy, który całuje swojego mistrza, żeby wskazać go siepaczom i potem doprowadzić do śmierci, ten, który z rozpaczy się wiesza, że to wszystko znowu nie wytrzymuje krytyki tekstów, nie wytrzymuje krytyki historycznej. Jest to wymysł na użytek, no właśnie, można się zastanawiać, ideologii, złej religii. W każdym razie ważne jest, żeby myśląc o Judaszu, tak naprawdę zastanawiać się, kto za tym stoi, kto manipuluje tekstami, i można to wszystko spokojnie analizować właśnie czytając takie książki jak Jezus, biografia kulturowa, Kto zabił Jezusa, a nie dewocyjną literaturę, która niestety polski rynek ciągle zalewa, ale nie będę o niej mówił, żeby złym pisarzom, ludziom, którzy kierują się złymi emocjami, żeby im reklamy niepotrzebnie nie robić. Czytajmy raczej dobre książki. Kilka, ale dobrych.